Słuchajcie, dzisiaj omówimy sobie nowinkę, perełkę od amerykańskiej firmy Baby Jogger. Jest to model Baby Jogger Cityside. Jest to oczywiście model na czterech kołach, co z takim wyjątkiem, bo większość wózków z Baby Joggera jest trzykołowych. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim jest to wózek 2 w 1, czyli gondola plus spacerówka. Jest to wózek bardzo lekki, wykonany ze stopu aluminium klasa 6000, czyli aluminium lotnicze. Waga takiego wózka to jest zaledwie 10 kg. Mówimy tutaj o wadze stelaża ze spacerówką. Sama gondolka, przykrycie, dopinane jest na magnesach, także szybciutko możemy sobie je zdjąć, jak i szybciutko założyć i gotowe. Wszystko jest zapięte, szczelne. Jeżeli zrobi się trochę cieplej, to możemy sobie wywinąć tutaj bardzo duży panel z wentylacją. Wypinanie takiej gondolki jest dziecinnie prosto, nie musimy się w ogóle schylać. Wystarczy użyć jednej klameczki z tyłu, cyk i gotowe. Stelaż chwytamy i złożony. I idziemy sobie elegancko do bagażnika, czy gdziekolwiek potrzebujemy się udać i przejść. Koła wykonane w technologii hybrydowej żelowej, czyli z zewnątrz jest gumowa, twarda opona, w środku jest wypełnienie właśnie silikon żel, czyli całkowicie bezobsługowe koło, tak zwane wieczne pompowane, nigdy się nie przebije, nie trzeba dopompowywać. Co do spacerówki, tutaj właśnie nastąpiła największa rewolucja. Mamy do czynienia ze spacerówką kubełkową, czyli z poziomu fizjoterapeutycznego jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż gdy kładziemy dziecko do pozycji półleżącej, czyli załóżmy, że dziecko jeszcze nie siedzi stabilnie, robimy sobie taki kąt, siup i bioderka, pupka, nóżki, wszystko idzie sobie troszeczkę do góry. Mamy prawidłowe wsparcie tutaj na odcinku lędźwiowym i przekazane to napięcie na biodra i uda. Przez to nie ma takiej sytuacji, że dziecko nam zjeżdża z takiej spacerówki. Tutaj ma prawidłowe właśnie podtrzymywanie na tych udach. Minusem takich kubełkowych siedzisk, kubełkowych spacerówek od lat było to, że nie składało się to kompaktowo do samochodu, tak? Czyli ta konstrukcja, nie dało się jej złożyć w klasyczną kanapeczkę, tylko trzeba było osobno sobie wypinać to siedzisko i osobno składać stelaż. Tutaj nastąpiła właśnie rewolucja, ponieważ zrobili spacerówkę kubełkową, którą da się złożyć w kanapkę jednym ruchem, cyk, i wciąż jedną ręką chwytamy i całość sobie składamy. Także mamy naprawdę bardzo lekki wózek z dużą spacerówką kubełkową, kompaktowo składający się do bagażnika, no i przede wszystkim od Amerykanów Baby Jogger, czyli wieczysta gwarancja na połączenia w konstrukcji. Jest to wózek nie do zniszczenia.